Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. 1, 2, 3. Sportowa energia. Witam Was bardzo serdecznie w Sportowej Energii. Z tej strony Oskar Radłowski, a ze mną jest... Amelia Bednarz. Naszym gościem jest trener siatkówki zespołu Sparty Wolej. Adam Fedorek. Mógłby Pan opowiedzieć nam coś o tym zespole? W ogóle na jakiej ulicy się znajduje Wasza siedziba? Osiedle Teatralne 35 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych numer 1 w Krakowie. Nasz klub funkcjonuje od 2012 roku, więc jest to bardzo, bardzo młody klub, natomiast bardzo prężnie działający, bo w tak krótkim czasie myślę, że udało mu się bardzo dużo fajnych rzeczy uzyskać. Nie znam statystyk odnośnie ilości zawodników, natomiast jestem przekonany, że w tym momencie zrzeszamy największą ilość młodzieżowych zawodników w Krakowie. Od jakiego roku życia można zacząć karierę siatkarską w Waszym klubie? U nas zajęcia można rozpocząć już w pierwszej klasie podstawówki. Mamy taką grupę w klasach 1 do 3. Są to zajęcia na zasadzie zabaw, gier i zabaw. Zaznajamiające z siatkówką, gdzieś tam piłki się pojawiają, a takie szkolenie, powiedzmy, pod względem techniki, natomiast to też szkolenie, to jest duże słowo, rozpoczynamy od piątej klasy podstawówki. Jeżeli, tak jak pan powiedział, zaczynamy od pierwszej klasy podstawówki, okej, to na jakie roczniki się dzieli? Tak, w piłce nożnej jest, nie wiem, trampkarze, juniorzy starsi, tak to wygląda w siatkówce? To znaczy w siatkówce to wygląda w ten sposób, że rozgrywki prowadzone są od dla rocznika docelowego od czwartej klasy szkoły podstawowej i są rozgrywki mini siatkówki w klasie czwartej, w klasie piątej i w klasie szóstej. Natomiast siódma, ósma klasa to są rozgrywki młodzika, kategoria młodzik. Pierwsza, druga liceum to jest kategoria kadet i trzecia, czwarta liceum to jest kategoria junior. Macie swoją drużynę seniorską, bo z tego co czytałem, współpracujecie z AGH Kraków, który gra w pierwszej lidze. Jak to wygląda? Tak, no współpracujemy z AGH Kraków. Część naszych zawodników trenuje z pierwszym zespołem. Na przykład w przypadku kontuzji czy jakiejś niedyspozycji tych graczy pierwszego składu. Natomiast my gramy mamy dwie drużyny, powiedzmy, że seniorskie, bo występują w seniorskiej lidze, w pierwszej lidze małopolskiej i w drugiej lidze małopolskiej seniorów, natomiast gramy tam swoimi wychowankami, którzy uczęszczają do nas do klubu i do nas do szkoły. Ilu siatkarzy znajduje się przykładowo w kadrze młodzików, bo pan nią się zajmuje? No, jeśli chodzi o młodzików, to mamy dwa zespoły młodzików zgłoszone do rozgrywek. Zespół A liczy w tym momencie 13 chłopców, natomiast zespół B powiedzmy, że 16 chłopców, bo jest to bardzo płynne, gdyż jest to etap, w którym my szukamy dzieci i te dzieci też zmieniają grupy. Jeśli ktoś nabywa nowe umiejętności, rozwija się, to przesuwamy go do góry. Część chłopców w zespole młodzika jest jeszcze w szóstej klasie, no ale mają na tyle umiejętności, że mogą już rywalizować w grze szóstkowej, więc otwieramy im tą drogę i dostałem szansę gry w zespole B, młodzika B. A ogólnie w skali kraju, jeżeli już mówimy o szerszym pojęciu geograficznym, to jak odbywają się mistrzostwa? Czy uczestnicy rywalizują na terenie, nie wiem, gminy, powiatu, województwa? Mistrzostwa, rozgrywki. Pierwszy etap rozgrywa się w województwie. Tak jak mówiłem, mamy w kategorii młodzika dwie grupy, wschodnią i zachodnią, natomiast w kategorii kadeta i juniora to akurat tak się złożyło, że też są dwie grupy.
trzy pierwsze miejsca z całej Małopolski awansują dalej do rozgrywek ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Stamtąd do półfinałów Mistrzostw Polski i do finału, gdzie zmierzy się osiem najlepszych zespołów w danej kategorii. Jakie sukcesy osiągnęliście? Czy byliście w tym ćwierćfinale lub może wyżej? Tak, no myślę, że tutaj należy powiedzieć o roczniku 2003, który dwa lata temu pod wodzą trenera Gajewskiego zajął piąte miejsce w Polsce, czyli w tym ogólnopolskim finale zajął piąte miejsce, a w tym sezonie wygrał Mistrzostwo Małopolski i dokładnie za tydzień ruszą właśnie ćwierćfinały Mistrzostw Polski u nas na sali w Krakowie. Będziemy gospodarzem. Duże nadzieje wiążemy z tym zespołem i z tym rocznikiem, bo w tym roku jest to wiodący kadet. No i myślę, że największe sukcesy jeszcze przed nami. Czy osoba postronna może przyjść i pooglądać ten mecz, który odbędzie się? Oczywiście, jak najbardziej zapraszamy wszystkich kibiców. Szczegółowy harmonogram gier wstawimy na stronę internetową oraz na stronę, nasz profil na Facebooku. Będzie też dostępny na stronie Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej. Turniej jest jak najbardziej otwarty dla widzów. Muszę przyznać, że cieszy się finały Mistrzostw Małopolski cieszyły się sporą popularnością. Sala była pełna, cztery bębny na sali, oprawa muzyczna, także myślę, że warto zawitać na ćwierćfinały Mistrzostw Polski. A na Mistrzostwa Polski już się spotyka drużyny młodzików, kadetów, zespołów z Plus Ligi, czy...? Tak, no właściwie każdy zespół z Plus Ligi prowadzi swoje grupy młodzieżowe z lepszym lub gorszym skutkiem. Na przykład gdyby udało się mojemu zespołowi Młodzika wygrać Mistrzostwo Małopolski, to wiem, że w ćwierćfinale, które nomen omen też będą u nas organizowane, zmierzymy się z drużyną z Rzeszowa, drużyną AKS-u Rzeszów, który jest bezpośrednim zapleczem klubu Asseco Resovia Rzeszów. I teraz myślę, że można porozmawiać o tym, jakie korzyści fizyczne i może psychiczne daje siatkówka, sama gra w siatkówkę. No myślę, że siatkówka, tak jak każdy sport, uczy wielu bardzo, bardzo ważnych potem w przyszłości cech, takich jak wytrwałość, stawianie sobie celów, potem ich realizacja, samodyscyplina, współdziałanie w grupie. Naprawdę jest masa tych rzeczy, bardzo wielką, ogromną satysfakcją dla trenera jest to, gdy dostrzegamy, że z takiego nieporadnego chłopca, który nie do końca wie, w jaki sposób się zachować, jest taki, że tak powiem, rozmemłany, wyrastają fajni faceci, którzy radzą sobie w życiu i nawet jeśli oni potem nie odnoszą jakichś spektakularnych karier, to po prostu stają się dobrymi ludźmi, którzy w życiu sobie poradzą. A kwestie fizyczne, jakie partie mięśni ciała ćwiczy siatkówka? Na pewno mięśnie czworogłowe i w ogóle mięśnie nóg, mięśnie łydek. Też mięśnie barku są mocno eksploatowane. W skrócie mówiąc, całe ciało, bo podczas gry właściwie każdy element ciała jest używany i siatkarze muszą być bardzo dobrze przygotowani pod względem fizycznym do uprawiania tego sportu, ze względu na to, że dochodzi w nim do dużych przeciążeń podczas wyskoków i lądowania przede wszystkim. Tak więc chłopcy mają zajęcia na siłowni dwa, trzy razy w tygodniu, tak żeby te mięśnie zbudować i potem uniknąć kontuzji i też oczywiście być szybszym, skoczniejszym, silniejszym. Więc jaka jest częstotliwość treningów i jak one przebiegają? To w zależności od grupy. Może powiem o tej grupie docelowej juniora, bo już rozmawialiśmy o młodziku i kadecie. Juniorzy mają dwa treningi, 2 godziny 15 zajęć siłowych, a oprócz tego 5 jednostek treningowych na sali, również po 2 godziny 15 minut w tygodniu.
A w weekend grają mecze albo ligowe, tak jak mówiłem, w pierwszej lidze małopolskiej seniorów, albo w rozgrywkach młodzieżowych. Czy w pańskim klubie jest też sekcja dziewcząt, ponieważ na razie tak. Powiedziało się o chłopcach, a dziewczyny? Tak, są u nas dziewczyny. Powinien się spytać przy temacie zawodów o turniej Smoka Wawelskiego, który organizujecie. Na czym on polega? Ile drużyn jest na takim turnieju? Turniej jest rozwijany z roku na rok. W tym roku zgromadziliśmy aż 700 zawodników w 6 kategoriach rozgrywkowych, czyli młodzik, kadet, junior, młodziczka, kadetka, juniorka. No i są to czołowe zespoły z Polski. Zapraszamy takie zespoły, aby ten turniej był jak najbardziej prestiżowy, jak najbardziej widowiskowy i tak, aby nasze zespoły mogły się mierzyć z jak najlepszymi przeciwnikami. No muszę się pochwalić, że jest to w tym momencie największy turniej w Polsce siatkówki, jaki się odbył w tym roku i no nie ukrywam, że jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z przebiegu tego turnieju i turniej odbił się szerokim echem zarówno w Polsce, jak i nawet w samym mieście, bo gdzieś tam docierają do nas głosy, że bardzo fajna inicjatywa to była. Jak wyglądają nabory do pańskiej drużyny? To znaczy, jest to dosyć skomplikowany sposób, powiedzmy, bo gdzieś ta drużyna zawsze tworzy się na początku na bazie klasy, która jest u nas w szkole, ale mamy też zajęcia popołudniowe, na które właściwie mogą się zapisać wszyscy chętni i przyporządkowujemy ich do odpowiedniej dla nich na dany moment grupy. A oprócz tego, no myślę, że główną częścią naszych naborów, no to jest chodzenie po zawodach i chodzenie po szkołach i wyławianie tam talentów. A czy wasz klub organizuje jakieś obozy, na przykład w ferie, latem? Tak. Zawsze w ferie i latem wyjeżdżamy poza granice Krakowa. I tak w zimie mamy taką bazę naszą w Kielnarowie, to jest miejscowość koło Rzeszowa, gdzie mamy zapewnione naprawdę super warunki do trenowania i jest to miejsce, w którym przygotowywały się nawet reprezentacje siatkarskie, między innymi reprezentacja Rosji kobiet na tych obiektach się przygotowywała, więc to jest taka nasza baza mocno treningowa, a w lato w tym roku byliśmy w Zakopanem, natomiast w przyszłym roku pojedziemy do Janowa Lubelskiego, gdzie też są bardzo fajne warunki, jeśli chodzi o hale, ale też jest dużo, dużo takich atrakcji, takich jak jezioro, park linowy, ładna okolica, dużo, dużo lasów, w których można tam zajęcia wytrzymałościowe sobie robić i bardzo fajne miejsce na obozy letnie.